No bo się boi oczywiście. Boi się tej debaty, bo przegrają. Kaczyński nie jest w stanie rozmawiać z nikim pozytywnie. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, nie obrażając nikogo. Ale boi się, że przegra merytorycznie z Tuskiem? Nie stanie, bo się boi. Nie ten wzrost. Wydaje mi się, że nie ma żadnych konkretnych argumentów. Dlatego, że Tuska zna i wie, że Tusk może go pokonać. No ucieka od debaty i nie chce ryzykować po prostu. Woli nic nie mówić, bo myśli, że mu to, i pewnie ma rację, że mu to przyniesie więcej korzyści, niż gdyby się odezwał. Myślę, że to jest zachowanie, które pokazuje bezsilność. Chciałbym to zobaczyć, chciałbym słuchać, co mają panowie do powiedzenia. Oczywiście wygrałby Tusk. Moją opinią jest, że Tusk. Tusk. Moim zdaniem debatę wygrałby Donald Tusk. Pokonałby go argumentami i dojrzałością polityczną. No ja jestem całym moim sercem za opozycją i chcę końców rządów PiS-u w tym kraju, więc no jestem za Tuskiem.